Dobry wieczór, jesteśmy w Rabce Zdroju na wakacyjnym zlocie food trucków organizowanym przez Gorilla Events. Jak Wam się podoba w Rabce? Witam serdecznie, Piotr Kopel, organizator. Jesteśmy pierwszy raz w Rabce, jako organizatorzy. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, piątek, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, pomimo sytuacji, jaką mamy w kraju, naprawdę jest bardzo w porządku. Jeśli chodzi o Rabkę, myślę, że też jesteśmy do niedzieli i oczekujemy, że na pewno więcej ludzi przyjdzie w sobotę, w niedzielę, bo widzimy po piątku, że jest bardzo pozytywnie. A jak zachęcicie ludzi do przybycia właśnie tutaj w kolejne dni? Przypominam, że event trwa do niedzieli do godziny 20. Możemy zachęcić na pewno różnorodnym jedzonkiem. Mamy różnorodną kuchnię. Kuchnię grecką, kuchnię polską, kuchnię amerykańską, azjatycką. Co tu dużo jeszcze dodać? Nasz zlot opiera się też na strefie rozrywki, także zapraszamy tych najmłodszych. Piotr, może coś powiesz od siebie? Myślę, że Paweł, mój wspólnik, powiedział wszystko dosadnie. To, co nas wyróżnia, to selekcja w jedzeniu. Czyli jest różnorodność kuchni, jest strefa rozrywki, można przyjść z dziećmi, nie martwić się o to, że gdzieś tam brzdąc lata pod nogą, bo my się nim, że tak powiem, zajmiemy, bo jest, że tak powiem, pełne obłożenie na urządzenia, a jedzenie jest marki premium, także nie mamy się czego wstydzić. A co powiedzielibyście na połączenie takiej imprezy za rok, na przykład z koncertami? Myślę, że przy dobrych, normalnych czasach bardzo pozytywnie, jak najbardziej jesteśmy za. Kwestia zielonego światła i przyjeżdżamy. Zdecydowanie. Ja jeszcze dodam tak od siebie, jeżeli chodzi o zasady higieny, ławostoły są odkażane, jesteśmy przygotowani, mamy stację, że tak powiem, odkażającą, ogólnodostępną, także zapraszamy, nie ma się czego bać, życzymy smacznego, widzimy się jutro. Wszystkich mieszkańców Małopolski zapraszamy do Rabki Zdroju, a dokładniej do Rabczeńskiego Amfiteatru przy ulicy Chopina. Dziękuję za rozmowę. My również dziękujemy. Pozdrawiamy. Dziękujemy i do zobaczenia.